Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj pokażę wam, jakie nagrody otrzymałem na każdym swoim koncie z Hellevatora. Jak pewnie wiecie, event zakończył się wczoraj o godzinie 20 i już od wczoraj od godziny 20 możecie odbierać nagrody. Nieważne jakie miejsce zajęła wasza gildia, przeważnie za każde jakieś tam wyższe, powiedzmy, jeżeli gildia jest oczywiście aktywna, coś tam dostajecie, więc warto te nagrody odebrać. Z tego co wiem, jest na to tylko 7 dni, także, znaczy tylko, to w sumie dość sporo. Wiadomo, że jak ktoś gra w Shakesa, to się loguje raczej codziennie, no ale pamiętajcie, żeby sobie tą nagrodę odebrać, żeby wam nie przepadła. No i co, tak jak mówię, obejrzymy dzisiaj, jakie nagrody dostałem na każdym ze swoich kont. Wszystkie ramki, w sensie ramki, to są tła. Ja ciągle na to mówię ramki, ale oczywiście mówimy o tłach. Każde tło, każdy kolor, złote, srebrne i brązowe udało nam się zdobyć, więc również wam te tła pokażę. No i będziecie mogli pisać w komentarzu, które wam się najbardziej podoba, jak wam się podobał event, już tak ostatecznie można powiedzieć, bo to już będzie ostatni odcinek z niego. Wiem, że już trochę jesteście przesyceni, można by powiedzieć, tym Hellevatorem, no ale musicie pamiętać, że jak coś się dzieje, to ja dzięki temu mam co nagrywać. Jak już się skończy ten event, no to teraz z tym contentem będzie na pewno ciężej, na pewno będę musiał bardziej główkować, żeby coś, co was zaciekawi, nagrać. Także no, jak był ten Hellevator, to po prostu z niego korzystałem. No i okej, na wstępie możecie oczywiście zostawić łapę w górę, możecie zostawić komentarz, piszcie, jakie wy nagrody otrzymaliście, jaką ramkę, o ile jakąś oczywiście macie, i możecie pisać, jak wam się generalnie ten event podobał, bo jestem ciekaw. Troszkę już opinii poznałem, no ale mimo wszystko już tak po zakończeniu, po odebraniu nagród, już po takim zwieńczeniu, również jestem ciekaw. Oprócz tej łapy w górę i komentarzy, oczywiście sub z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. No i możecie wbijać na Discorda dla widzów i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu i opisie, a my chyba powolutku możemy zaczynać, możemy przechodzić do nagród. Zaczniemy sobie oczywiście od wojownika, no i tutaj na tym serwerze zajęliśmy trzecie miejsce, czyli w sumie nie było zdziwienia, w tym sobotnim filmie również mówiłem, że pewnie zajmiemy trzecie i tak zostanie, no i dokładnie tak zostało. Jak widzicie, jak wejdziecie sobie na mapkę miasta, to macie taki piękny napis: wydarzenie Hellevator zostało zakończone, gratulacje, ty i twoja gildia zajmuje trzecie miejsce, odbierz swoją nagrodę już teraz. No i każą nam tutaj kliknąć i jak widzicie, jest taka skrzyneczka troszeczkę jak w legendarnym lochu, jak mamy dostać legendarkę. Klikamy sobie na nią, no i mamy: gratulacje, ty i twoja gildia zajmujecie trzecie miejsce. Każdy członek twojej gildii otrzymuje tło postaci na 60 dni. No właśnie, to was może ciekawić, no ale właśnie ta, ciągle chcę powiedzieć ta ramka, to tło będzie przez 60 dni i z tego co wiem, nie można go wyłączyć, co moim zdaniem, zaraz do tego przejdę, jest troszeczkę słabe, powinna być taka sama opcja jak ze złotą ramką, ale okej. Więc tak, mamy to tło, dostajemy jednego dużego beryla, dostajemy 39 tysięcy tutaj kryształu, 58 tysięcy metalu i 35 milionów golda. Klikamy sobie odbierz, no i jak widzicie, nagroda została już odebrana. No i tu już nam się zamyka, to nie możemy nic zrobić i generalnie tyle. Pewnie to za jakiś czas sobie zniknie po prostu, bo na razie tu... Aha, pewnie za 7 dni, no tak. No i dobra, tak wygląda to tło. To jest tło za trzecie miejsce. No moim zdaniem słabo, nie? W sensie tło, od razu było wiadomo, że ten ala brązowy medal, powiedzmy, zobaczmy w ogóle jaki tutaj gemik, no szkoda, bo nawet 1600 nie przebite, w sensie nie jest zły, ale go chyba i tak wrzucę na jakiegoś pachołka, a tutaj będę polał w 1600+. Nieistotne, w każdym razie, tak jak wam mówię, no tło za trzecie miejsce moim zdaniem bardzo brzydkie. Możemy jeszcze tu zobaczyć, jak wyłączymy złotą ramkę. No właśnie, no jeżeli chodzi o ustawienia rozgrywki, no to nie mamy takiej opcji. Tu powinna być gdzieś, żeby tą ramkę, w sensie to tło można było ukryć czy coś, no bo nie każdy może chce przez następne 2 miesiące oglądać tego czy coś, no a tego nie ma. No jak wyłączymy, no też to nie wygląda tak jakoś super. No tak jak mówię, no dużo osób w ogóle mówi, że srebrna ramka, czyli ta za drugie miejsce, jest o wiele lepsza od złota. Do tego zaraz oczywiście przejdziemy, zaraz wam to pokażę. Wy możecie pisać też oczywiście, tak jak mówiłem, w komentarzach, jaka waszym zdaniem jest najładniejsza, no ale tutaj myślę, że do tej złotej ramki najlepiej by złote tło po prostu pasowało, no a to brązowe jest takie średnie, no ale oczywiście inne nagrody jak najbardziej spoko. Oprócz tutaj tła dostaliśmy takie same nagrody jak pierwsza i druga gildia, więc tu akurat jestem zadowolony. Także no, tak jak mówię, brązowe tło jest takie. Dobra, lecimy dalej, jesteśmy teraz na Magusiu. Na Magusiu zajęliśmy... O, nie, tu nie pisze, ale jak wejdziemy sobie tutaj, no to mamy: ty i twoja gildia zajmujecie czwarte miejsce, więc tutaj akurat ramki nie ma, w sensie ramki, tła, ciągle powtarzam, ciągle mi się to myli.
No ale mam nadzieję, jak mówię ramka, to mi chodzi o tło, w tym odcinku przynajmniej. No i okej, okay, tak jak mówię, tutaj sobie możemy odebrać no czwarte miejsce, co prawda nie są to takie fajne nagrody jak za pierwsze, drugie czy trzecie, ale również nie jest źle, aha. A, no tak, no tak, no tutaj akurat tego kryształu, no to nie jest jakaś, wiecie, ogromna różnica, no golda dostajemy tyle samo, troszkę mniej kryształu, troszkę mniej metalu, berylka też dostajemy, no i bez tego tła, no w sumie nie tak źle, no ale jak widzimy tutaj takie coś odbieramy sobie, tu będziemy szybko, bo powiedzmy, że nic ciekawego tutaj nie ma do pokazywania, zobaczmy, o, berylek akurat bardzo ładny, ponad 1000 pierwszy, co prawda ja tutaj kopalni już nie ruszam od bardzo dawna, zostawiłem na tym 25 poziomie, bo wolę skarbiec, ale 1001 berylek, myślę, że nawet do broni będę mógł go wrzucić, łatwo przyszło, łatwo poszło, można by powiedzieć, więc tu akurat git, dobra, lecimy dalej, no i teraz właśnie, teraz jesteśmy na naszym zabójcy i zobaczmy, jak to będzie wyglądać, dlatego, że tutaj zajęliśmy pierwsze miejsce z całą gildią, no i możemy sobie odebrać to, klikamy tutaj pyk. Tu od razu macie oczywiście pozycję z nagrodami, jakbyście byli ciekawi, ale to tak jak mówię, za bardzo się tam jakoś nie zmieniło od tego filmu sobotniego, więc tam wszystko mieliście. No i okej, okay, i tutaj już dostaliśmy złotą ramkę, w sensie złote tło, tego berylka, no i wiadomo, no golda nie jakoś dużo, ale generalnie tak to wygląda. No i jeżeli chodzi o tego zabójcę i o te złote tło, wygląda to w taki sposób. No powiem tak, nie wygląda najgorzej, w sensie tak dziwnie, nie? To by się trzeba do tego przyzwyczaić. W ogóle bardzo fajna sugestia. Ktoś to podsunął, już nawet nie pamiętam kto, ale nieważne. Bardzo fajna sugestia, że skoro to ma być aktywne przez 2 miesiące i prawdopodobnie dlatego, że za 2 miesiące będzie znowu tego typu wydarzenie i znowu będziemy mogli jakieś tło sobie wygrać. Przynajmniej no, z odpowiedzi Shakesa na tam ich Facebooku i tak dalej można tak, że tak powiem, wyciągnąć takie wnioski. To bardzo fajnie by było po prostu tu, te tła tak jakby zbierać i żeby można było sobie wybrać, jakie to tło chcemy używać w danym momencie, czyli po prostu gdzieś tu by była taka opcja, czy w ustawieniach, czy generalnie gdzieś tu na profilu, żebyśmy mogli sobie właśnie takie tło no, wybierać, nie? Jeżeli nam się na przykład to nie podoba, jakieś inne nam się podoba, to wtedy możemy zmienić i tak dalej. No więc złote tło wygląda tak, zobaczmy, 667, o kurde, a no tak, bo ja tutaj już kopalnię zacząłem rozbudowywać, więc ten nie jest taki zły, tylko czy ja chcę wymieniać, ja tutaj sobie planuję wymienić gemy, ale to jeszcze troszkę, jeszcze ta kopalnia musi podrosnąć o tak chociaż 10 poziomów i wtedy zrobimy wielką wymianę, więc nie wiem, czy może tutaj po prostu nie wrzucimy go gdzieś na Barbara, tak szczerze. Wiem, żeby mi się to bardziej opłacało, ale teraz w sumie nie mam takiej potrzeby, więc wrzucimy Barbarowi. To akurat nie ma co. No i właśnie, mamy tutaj złote tło, więc wypadałoby oczywiście mieć również złotą ramkę, więc sobie tą złotą ramkę zakupimy, żeby tutaj do naszego ozłoconego grona ten zabójca dołączył. No i przy okazji zobaczymy, jak to złote tło kombi się razem ze złotą ramką. Więc tutaj pyk. No tutaj oczywiście nie interesuje nas, że jest to bezwartościowe, no i kupujemy, no i tak to wygląda. No nie wiem, ze złotą ramką, w sensie troszkę tutaj to wszystko takie jest ucięte przez złotą ramkę, przez tą złotą ramkę już nie widać tego tła tak dokładnie, bo ona troszeczkę obcina, wiadomo, ten nasz obrazek, no ale generalnie chyba nie wygląda to źle, nie? Przynajmniej tak mi się wydaje, że tutaj jakoś to tam w miarę ze sobą współgra. No ale okej, tak to wyglądało na zabójcy, lecimy dalej, lecimy tutaj, no i teraz jesteśmy na naszym łowcy demonów i tutaj również zajęliśmy pierwsze miejsce, więc tutaj też sobie odbieramy, nagrody są takie, oczywiście złote tło, no tutaj jest napisane tło właśnie, bo mi się wydawało, że ramka, ale nie, tło. No i jakiegoś tam berylka, dostajemy oczywiście kryształ, metal i tak dalej. Również pierwsze miejsce, więc jak najbardziej git. Aha, nie mam miejsca w plecaku, no tak, bo tutaj dusze mi wyleciały chyba z daily kalendarza, dokładnie. Klikamy jeszcze raz, klikamy tu, jeszcze raz odbierz, pyk. No i mamy to. I również odebraliśmy, jak widzicie, sobie nagrody, 1643, więc bardzo ładny ten beryl, chyba mamy farta do tych beryli, tak szczerze, bo słyszałem, że niektórym leciały słabsze niż w ogóle mają założone, a tutaj akurat nam lecą w miarę fajne, więc za tego 1518 sobie podmienimy. No i dobra, tak to wygląda, już widzieliśmy, jak wygląda bez złotej ramki, jak wygląda ze złotą ramką to tło złote, więc nie ma co tutaj się bardziej rozwodzić, tak to generalnie wygląda. I lecimy na ostatnią postać i tutaj już wam pokażę tą srebrną ramkę, to srebrne tło, dlatego że
Tu zajęliśmy akurat drugie miejsce, więc jak widzicie, tutaj sobie to na spokojnie zobaczymy. Więc okej, no tu mamy drugie miejsce, wiadomo, klikamy pyk, klikamy sobie odbierz. No i dokładnie, i tak wygląda to srebrne tło. Tak jak mówię, dużo, dużo osób mówi, że to srebrne tło jest o wiele ładniejsze od złotego. Szczerze mówiąc, nie wiem, w sensie ze złotą ramką na pewno to słabo wygląda, bo to jest strasznie takie, wiecie, rozlewa się, można powiedzieć, strasznie jest taki kontrast duży, no ale jak wyłączymy złotą ramkę, na przykład zrobimy cyk, no to może faktycznie nie wygląda to tak źle, nie? Tutaj jeszcze bez tej czapki, żeby było wiadomo. No, może coś w tym jest, że nie jest to wcale takie brzydkie, no ale tu nie wiem. Dobra, jak tu wyglądamy? Aha, tu akurat nam berylek, widzę, że słaby dość poleciał, chociaż tu mamy jakieś 1300 w pasku, 1350, więc może go w sumie wymienimy, dlaczego by nie. No ale dokładnie, tak wyglądało, tak wygląda srebrne tło, tą złotą ramkę w sumie mogę włączyć, to tam bez znaczenia. No ale właśnie, piszcie oczywiście, co wy sądzicie, to tak na szybko przelecieliśmy sobie, na szybko wam pokazałem, jak to wygląda. Tutaj, no to wiadomo, zależy, fajnie. Na przykład się, to też wydaje mi się, że troszkę lepiej wygląda z tymi customowymi awatarami niż z tymi bezpośrednio z gry, to tak moim zdaniem, że troszeczkę ładniej, no ale na przykład załóżmy, jak tutaj mamy brązowe tło, czyli za ten brązowy niby medal, to Krzysiu do mnie pisał wczoraj, czyli Protek, że musiał sobie zmienić kolor włosów, bo jak włosy miał te takie, no nie pamiętam, czy one, niby one są chyba brązowe w tym tworzeniu postaci, teraz już nie pamiętam, nieważne, w każdym razie zlewały się po prostu z tym tłem i sobie tutaj zmienił, jak widzimy, na czarne, więc no różnie to wygląda, nie? Tak jak mówię, na takich zwykłych postaciach, chociaż nie, poczekajcie, bo tu mamy przecież same brązowe, no a na przykład jak wejdziemy o tutaj mamy srebrne, tu ze złotą ramką, no to mówię tak średnio, gdzie tutaj jeszcze jest Elysium, ma chyba złote. No tak to wygląda, no tak nieraz krzywo, tak nieraz dziwnie, nie? Więc no nie wiem, musicie sami sobie odpowiedzieć, czy wam się to podoba i oczywiście możecie to, tak jak mówię, napisać w komentarzu. I wszystko, tym odcinkiem zamykamy temat Hellevatora, takie nagrody, ja osobiście jestem zadowolony, no tylko na W50 niestety nam się nie udało top 3, więc no tutaj złapaliśmy troszkę mniejsze nagrody niż za top 1, 2 i 3, ale mimo wszystko nie jakoś bardzo dużo mniejsze, no a wiadomo, że to jest w miarę nowy serwer, bardzo aktywny, wręcz bym powiedział, że potężny, także no i tak czwarte miejsce wydaje mi się, że nie jest złe. No i tutaj akurat cała gildia pracowała na to, nie? Więc tutaj nie można powiedzieć, każdy mniej lub więcej tych punktów zdobył, także tu akurat nie ma co narzekać. Więc no tutaj nie mamy tego tła, ale na każdym innym... A, tu w ogóle tła nie ma, a czemu? Okej, tutaj nie... O, teraz już mi się pojawiło tutaj złota ramka, ale tła na przykład przy wyborze postaci nie mamy, dopiero jak się zalogujemy, to tło jest. Jeszcze widziałem jakieś błędy, to mogę w sumie zobaczyć, nie wiem, czy faktycznie tak to działa. Tutaj sobie jeszcze nakarmię i pokażę wam, bo na przykład jak ktoś walczył z Hydrą, możemy spróbować zawalczyć z Hydrą. No nie, u nas Hydra nie ma tła, ale widziałem, że u niektórych to tło dostawały również pupile, dostawała Hydra, więc nie wiem, czy to jest zamierzone, czy zbugowane. Wydaje mi się, że zbugowane, bo tak być nie powinno, ale zaraz tu zobaczymy. No teraz będziemy walczyć z ziomeczkiem, który ma srebrne to tło, więc no tak to wygląda, ale zobaczymy, czy właśnie nam się w pupilach pokaże. Dobra, tutaj pyk, pyk, no i tu na przykład mamy mrok, cyk, no nie, tutaj to może w jakimś innym przypadku, no nie, tu te pupile mają normalne z tego, co widzę, o Boże, ale tragedia. Dobra, strasznie słabe akurat, strasznie słabe walki mi poszły, ale brałem od lewej do prawej, bo chciałem tylko to tło, ale nie, tu wygląda na to, że mam git, no ale widziałem takie błędy, że chociaż w sumie to mogę wam pokazać, troszkę może przedłużę faktycznie odcinek, ale mogę wam pokazać, no mnie to akurat nie miałem tej przypadłości, powiedzmy, ale jeżeli chodzi o na przykład tu jakiegoś screena pierwszego lepszego, zrobimy sobie cyk, no i dobra, i teraz mamy jakiś obraz, to mogę usunąć, zaraz wam pokażę i zaraz kończymy, bo dzisiaj taki króciutki odcinek, tylko właśnie z odbierania tych nagród. Okej, tu sobie weźmiemy, mam nadzieję, że to będzie to, pyk, pokazujemy, no i dokładnie, to jest to, jak widzicie, tutaj siorb ma niby normalne tło, a tutaj po prawej stronie ten kretun ma jakieś tam brązowe, więc to akurat się buguje, oczywiście wydaje mi się, że to nie jest zamierzone, z Hydrą jak ktoś tam walczył też, tak jak mówię, były te tła, więc no chyba taki błąd
błąd po prostu. No ale dobra, nieistotne. To by było na tyle. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Piszcie w komentarze, jakie tło wam się najbardziej podoba, jakie otrzymaliście nagrody, jakie miejsca zajęła wasza gildia, bo myślę, że to jest bardzo ciekawe. Dużo osób zaczęło dyskutować wczoraj po 20 na temat właśnie tego tła i tego wszystkiego, tych nagród, więc również możecie się wypowiedzieć. Oczywiście zostawiajcie również kciuka w górę, wbijacie na Discorda dla widzów na Twitcha. I możecie też subować z dzwonem, to najważniejsze, o ile jeszcze tego oczywiście nie robicie. To wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!